Dzień dobry, moi drodzy. Dawno nie widzieliśmy się na żywo, więc korzystam też z tej sposobności, a może przede wszystkim z tego, że jestem gotowa do takiego naszego spotkania. Nie ukrywam, że każdy nasz kontakt w takim live'ie, no co tu dużo mówić, jest dla mnie troszeczkę stresujący. Osobowość z natury mam introwertyczną, więc też jest, no troszeczkę potrzebuję czasu, żeby się tak w sobie zebrać. Jeżeli jesteście, to dajcie znać, czy mnie słychać, czy mnie dobrze widać. Napiszcie coś może troszeczkę, bo nie wiem, no to robię taki teścik w tej chwili. Podłączyłam się z głosem na Bluetooth. No i nie wiem, czy to działa, czy to nie działa. A może po prostu też napiszecie, jak u Was wyglądają takie niedzielne poranki. No mój poranek jest dzisiaj bardzo wczesny, bo kto zauważył, to już tam koło piątej. Nie, post był zamieszczony później, bo modyfikowałam go troszeczkę. Ale no pobudkę dzisiaj miałam 4:30. Bardzo lubię takie wczesne wstawanie. Poza tym przyroda też spać, w cudzysłowie, oczywiście nie pozwala. No to, co w tej chwili zwierzęta te latające wyczyniają, to jest cud. Cud, po prostu cud. Zresztą zamieściłam Wam tam kawałeczek filmu, który nagrałam. Miałam zamiar w ogóle nagrać troszeczkę Wschód Słońca, ale jakoś tak się nie udało. Dziękuję, Małgosiu. No już mamy informację, że mnie słychać. Jadę sobie, moi drodzy, do pracy. Jadę do moich studentów. Dzisiaj mają zajęcia z psychosomatyki, więc zajęcia takie bardzo mocno integrujące nas. Znaczy w zasadzie to jedziemy, bo jesteśmy we dwie. Ja i moja Sunia, która no, praktycznie na krok nie odstępuje, wszędzie jest. A jak tylko widzi, że zakładam buty, zakładam kurtkę, to ona też już jest gotowa do wymarszu. I sobie tutaj obok mnie jak grzecznie leży i czeka, aż zajedziemy na miejsce. Ja wybieram drogi takie ścieżki, bym powiedziała, nawet drogowe, bo czasami drogą trudno to nazwać. Szczególnie po okresie zimy, gdzie trzeba uprawiać slalom gigant na drodze między dziurami. To taki troszeczkę minus, ale wiecie, no, w każdym minusie należy doszukiwać się plusów, bo raz, że uruchamia to przede wszystkim refleks niesamowity, wzmaga czujność i uważność, a to działa też w innych obszarach życia. To, co jest dla mnie najcenniejsze, to te wszystkie dróżki takie, powiedzmy, boczne czy lokalne, ładniej brzmi, dają szansę na dopieszczanie swoich zmysłów. Przede wszystkim zmysłu wzroku, bo jazda w samochodzie, wiadomo, że przede wszystkim słychać silnik, szum powietrza, pęd powietrza, ale zmysł wzroku jest dopieszczony na maksa, przynajmniej mój zmysł wzroku. Za chwilę wyjadę z takiej małej wioski i wyjadę w przestrzenie leśne. No tutaj też trzeba być uważnym, bo na tych drogach przeznaczonych dla samochodów lubią również przemieszczać się zwierzęta, które w tym lesie żyją. No cóż, my ingerujemy w ich ekosystem. I to nie jest tak, że one są intruzami na drogach przez nas wyczyszczanych. Bardziej to intruzami my jesteśmy w ich ekosystemie. Ale to już tak na marginesie. Więc jeszcze chwilę, jeszcze kilka wzgórków, pagórków i zakrętów. I wjadę w te przestrzenie leśne. Codziennie są one inne, codziennie inna jest gra świateł, codziennie inaczej słoneczko operuje. Plus oczywiście prace tak zwane konserwatorskie, czyli wycinka, przecinka, dosadzanie młodych drzew. Ta architektura cały czas się zmienia i taka, nie przynajmniej, takie podróżowanie
daje szansę na wsłuchiwanie się w siebie, wsłuchiwanie się w swoje zmysły, odkrywanie też, już się zaczynam, widzicie, wzruszać, bo to jest taki czas, wiecie, mój dla mnie. Zazwyczaj włączam sobie jeszcze radio, szukam różnej muzyki. Nie mam jakiegoś ulubionego gatunku muzycznego. Poszukuję, wsłuchuję się w siebie, wsłuchuję się w to, co mój organizm chce mi powiedzieć. Czasami są to rytmy bardzo mocne, bardzo masowe, basowe, bardzo takie uziemiające. Też jest to potrzebne. Wiecie, można to pięknie przyporządkować do czakramów, do pracy czak, gdzie te dźwięki niskie są stricte przyporządkowane do pierwszej czakry. One mają uziemiać, one mają gruntować, ale one również mają budzić. No i tutaj się aż kusi, żeby zahaczyć troszeczkę o kundalini jogę. Nie zahaczę, moi drodzy, wybaczcie, ale nie zahaczę o kundalini jogę. Wiecie, o czym mówię. Poza tym nie czuję się też kompetentna w tym aspekcie, kompetentna w charakterze przekazywania wiedzy. Tak mi się to po prostu skojarzyło. Tak, jak widzicie, jesteśmy już w akwenie takim leśnym. Pięknie słoneczko gra. Świt nie zapowiadał takiego ładnego poranka, bo był mocno szary, taki bury. Chciałam uchwycić wstawające słońce, ale no cóż, nie udało się. Nie ma nad czym rozpaczać. Trzeba czerpać z każdej sekundy, z każdej chwili. Tak jak napisałam w poprzednim poście, pamiętaj, abyś każdy dzień święty święcił, moi drodzy. Każdy. Nieprzyporządkowany, nieoznaczony czerwoną kartką kalendarza, ale każdy. Każdy, bo każdy jest, daje powód do tego, żeby się z tego życia cieszyć i celebrować cud, jakim jest życie, po prostu. No i samo się wzruszam. I tak to widzicie, ze mną jest. Kiedy sobie włączam tę muzykę, jadę. Czasami jadę, a teraz jadę bardzo wolno, bo chcę spędzić z Wami tego czasu troszeczkę więcej. Ale kiedy tak wyruszam w drogę, niekoniecznie do szkoły, niekoniecznie do studentów, tylko w ogóle w drogę, włączam tą muzykę na maksa. Głośniki czasami aż się buntują. I rozpoznaję siebie, rozpoznaję dźwięki. Ciekawa jestem w ogóle, dlaczego dzisiaj jest to na płaszczyźnie takiego wzruszania. To dla mnie to jest czakra serca. Może dźwięk głosu, może zachwyt nad okolicznościami, może radość, że jesteśmy razem. Nieważne, a może ważne, wszystko jest po prostu ważne. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, kochani, żebyście tą uważność w sobie obudzili, żebyście ją pielęgnowali, bo to jest wasze, jedyne i niepowtarzalne. I nie dajcie sobie wmówić, że łzy są oznaką słabości, że łzy nie padają, szczególnie to jest nie wypada, szczególnie to jest informacja do panów, którzy trud z tym oczyszczaniem poprzez płacz mają przeogromny. To nie jest kompletnie tak. Rzecz w tym, żeby rozpoznać, z jakiego powodu ten płacz się pojawia. Bo płaczemy nie tylko z powodu wzruszenia, czy robi nam się tak tkliwie na sercu, płaczą wszystkie nasze emocje. Płacze gniew, płacze złość, płacze wściekłość, płacze współczucie, płacze strach, płacze miłość, płacze nienawiść, płacze niemoc i całe spektrum emocji, którymi jako ludzie jesteśmy obdarzeni. Więc pochylcie się czasem nad sobą, pochylcie się nad swoją emocjonalnością, pochylcie się nad swoimi zmysłami, pochylcie w sensie, zauważcie, że to w was jest, że jesteśmy integralną częścią wszystkiego, w czym i z czym przyszło nam w
tego życia, życia doświadczeń. Trochę się bawię tutaj tym telefonem, bo ciągle nie widzę. No ale też muszę się skupić na drodze i na tym, żeby bezpiecznie do pracy dotrzeć. Lubię na swoją pracę, po prostu. Więc pochylcie się, kochani na tym. Włączcie swoją wewnętrzną. O, tak. No jak słyszycie, przejeżdżam właśnie przez przejazd kolejowy. No i jedzie taka ciuchcia z jednym wagonem. Tak, pan pomachał. Fajne takie obrazki to są, widzicie? Drobiazgi, na które w tym codziennym pędzie nie zwracamy uwagi. A drobiazgi, które malują nasze życie na w niesamowitych kolorach. Namawiam Was do tego, żebyście podeszli trochę inaczej do siebie. Wiecie, wyznaję taką zasadę i taką mam tezę życiową. Czasami oczywiście wytrącę się z tego rytmu, no bo tak, poza świadomością jest jeszcze coś, co się nazywa jestem człowiekiem, po prostu. W pełnym tego słowa znaczeniu, pełnym. Nie będę dalej tego rozwijać. Wiecie, o co chodzi. No i umknęło mi, widzicie. Zachłysnęłam się człowieczeństwem i umknęło mi to, co chciałam powiedzieć. Cóż, może wróci, może nie wróci. Drogę mam w tej chwili w remoncie, więc podzielność uwagi musi być dosyć spora. Ciągłe są takie przeszkadzajki. To też jest fajna informacja, nad którą warto też się pochylić, że mamy swój jakiś rytm życia, mamy określone priorytety, mamy cele i pojawiają się przeszkadzajki, które chcą nas rozproszyć, które chcą nas z tego rytmu wytrącić. Kiedy ulegamy zmysłom, kiedy ulegamy tym okolicznościom zewnętrznym, kiedy dajemy się wkręcić w te wszystkie przeszkadzajki, wtedy wychodzimy ze swojego celu nadrzędnego. Czasami bywa, że trzeba wrócić do początku i jakby rozpocząć pracę czy realizowanie swojego celu po raz kolejny, bywa, że i kolejny, bywa, że jeszcze kolejny. I nie jest to z mojej oczywiście perspektywy bardzo, bardzo subiektywne i absolutnie nie oczekuję tutaj, żebyście się ze mną zgadzali czy wchodzili w polemikę. Nie w tym jest rzecz. Rzecz jest w tym, żeby dać sobie szansę, na zdystansowanie się do pewnych rzeczy, zdystansowanie się do pewnych okoliczności. Czerwone światełko mam, ruch się zrobił wahadłowy, więc trzeba teraz troszeczkę poczekać. Dobrze, teraz widzę. Dać sobie szansę na, tak jak powiedziałam, dystans. Zrobić ten czasami krok wstecz bez poczucia, że się muszę cofnąć. Absolutnie nie. Zrobienie jednego kroku wstecz daje szansę na zmianę perspektywy, daje szansę na postrzeganie w zdecydowanie większym obszarze. Daje szansę zobaczyć problem, z którym przyszło nam się zmierzyć, troszeczkę inny. Bardzo często bywa tak, że przy tym złapaniu innego pułapu coś, co w pierwszym momencie wydawało nam się niewyobrażalnym czymś, z czymś się być może nie uporamy, mamy takie przeświadczenie, że nie damy rady się uporać, kiedy łapiemy dystans, kiedy łapiemy inną perspektywę, okazuje się, że to w zasadzie dlaczego uruchomiło to we mnie taki strach, dlaczego uruchomiło to we mnie jakiś taki niepokój, kiedy przeoddycham, kiedy złapię jeden, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, czy ile tam potrzeba głębszych oddechów, zrobię to świadomie przede wszystkim w tej drodze, to nagle okazuje się, że problem, przed którym jestem postawiony, wcale tym problemem nie jest. Wystarczy tylko spojrzeć na to z innej perspektywy. Emocje to jest to,
co uruchamia całe nasze jestestwo, co uruchamia praktycznie każdą komórkę naszego ciała. Każdy z nas tych emocji doświadcza inaczej, przez pryzmat oczywiście własnego życia, przez pryzmat wszystkiego tego, z czym przyszło nam się w życiu zmierzyć, przez co przez życie przechodzimy, i te emocje zaczynają się grupować. Kiedy dostają impuls, że jesteśmy w zagrożeniu, wtedy zaczynają szaleć. Taka ich rola, takie ich zadanie, bo mają nas chronić. Ale naszą rolą i naszym zadaniem jest to w sobie zobaczyć. Zobaczyć, być może się temu przeciwstawić, być może właśnie poszukać innej perspektywy, innego pułapu postrzegania. Zachęcam Was do takiej podróży przez swoją osobowość, do takiego dotykania siebie własnymi, ale troszkę innymi emocjami. No tak, zbliżam się, mimo że chciałam długo jechać, to jakoś tak to wyszło, że ta droga, ale w dobrym towarzystwie zawsze czas mija bardzo szybko, nieubłaganie. Cudem dzisiejszych czasów i techniki jest to, że można te chwile ponanosić na nośniki różnego rodzaju, telefony, możliwość transmisji na żywo, możliwość zapisania tej transmisji daje szansę na powrót, wysłuchania jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz, zobaczenia, każde odsłuchanie daje możliwość odnalezienia jeszcze innych przestrzeni i zobaczenia siebie też w innym wymiarze. Ja po raz pierwszy robię taką transmisję, więc też jestem ciekawa, jak to się zamanifestuje. Jestem ciekawa tego, co powiedziałam, bo troszkę mam poczucie, że mi się w głowie chaos pojawił, ale to ze zdenerwowania. Najzwyczajniej w świecie z tej tak zwanej tremy. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego się zdecydowałam, że otrzymuję sporo pytań, dlaczego nie widać mnie w telewizorze. No cóż, kiedy prowadzimy samochód, to czasami się włącza coś takiego, co się nazywa rezerwa. I w moim organizmie też się włączyła rezerwa. Nie chcę czekać na czerwone światełko. Zareagowałam przy światełku żółtym i postanowiłam, a ponieważ ostatnie 2 lata były bardzo intensywne, postanowiłam troszeczkę spauzować. Spauzować w sensie wyjazdów takich do pracy, bo jak wiecie, do Warszawy muszę dojechać. Nigdy nie są to wyjazdy, nie były to wyjazdy na jeden dzień, czy tylko na program, tylko trzeba się było wyekspediować na kilka dni. I w pewnym momencie organizm się zbuntował, po prostu się zbuntował. Osiągnęłam jakiś tam wysoki pułap, doszłam do dużego zmęczenia i uznałam, że trzeba sobie troszeczkę zrobić pauzę, co nie oznacza oczywiście, że się wycofałam w ogóle z życia zawodowego, absolutnie nie. Jestem aktywna zawodowo, funkcjonuję, prowadzę konsultacje osobiste, prowadzę konsultacje telefoniczne, zawsze możecie mnie odnaleźć. Numer telefonu jest na moim profilu, jest na mojej stronie internetowej magdalenakulejewska.pl. To jest zwykły numer komórkowy, aczkolwiek z tak zwanych gatunków złotych, czyli łatwy do zapamiętania. To odpowiadam, tym sposobem odpowiadam na pytania, bo pojawiały się pytania, czy to jest numer też ten prefiks, ten, przepraszam, premium. No bo tak wygląda. Nie, to jest klasyczny, zwykły numer komórkowy, więc każde połączenie jest zgodne z cennikiem danego operatora. Więc można zawsze do mnie zadzwonić, można się umówić osobiście, można się umówić na rozmowy telefoniczne, aczkolwiek skupiam się też na działaniach takich, uaktywniam swoją kreatywność artystyczną, a może niech to się tak nazywa, czyli jak wiecie, ja o tym mówiłam, ale mówiłam to troszkę też tak nieśmiało czasami. Tworzę, projektuję, tworzę różnego rodzaju skrypty, talizmany, amulety, sigile. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie
wyroby, które mają każdemu z Was, każdemu potrzebującemu pomóc. I to działa. I to, kochani, działa. Poza tym, co jeszcze? Przygotowuję się do kursów. Wiecie, że moją pasją jest numerologia. Przy czym mam takie troszeczkę, nie lubię tego zwrotu, no ale jakoś to trzeba nazwać, inne podejście do zakresu numerologii. I to, co chciałabym zaproponować, to numerologię przez aspekty osobowości. Już mam to ukradzione. Już widzę, że na rynku zaczęło to funkcjonować. Ale nie na zasadzie oceny, czy wiecie, może inaczej. To, z czym się spotyka, ups, no tak. I się wzięło, zepsuło. I teraz pytanie, czy zaczęłam za dużo mówić, czy po prostu przez nieuwagę, ale cóż, zdarza się i tak, gdzieś mi się ten telefon tutaj wziął i wymknął z trzymadełka. Za bardzo go przechyliłam. Kochani, numerologia na zasadzie poznaj siebie. Poznaj siebie, zrozum siebie, zobacz osoby ci bliskie. Z wyłączeniem czegoś takiego jak potrzeba oceniania poprzez cyfry. No i do pracy. Potrzeba oceniania poprzez cyfry, bo niestety w mojej karierze numerologicznej ciągle z tym się spotykam, a nie mam na to wewnętrznej zgody. I chciałabym pokazać numerologię w innych aspektach. Numerologię przez inny pryzmat. Podczas zajęć prowadzę, podczas kursów prowadzę również ustawienia numerologiczne, czyli poszukiwanie tak zwanych zaginionych wibracji, czy zagubionych wibracji, czy wibracji, które nie są widoczne w portrecie numerologicznym. Nie jest tak, że czegoś nie mamy. Ja uważam, że człowiek jest istotą jest istotą doskonałą. Jest uwarunkowane oczywiście różnymi aspektami, ale to te uwarunkowania my robimy. Nikt inny. Podlegamy po prostu różnym czynnikom zewnętrznym i reagujemy na nie w taki, a nie inny sposób, a to z kolei nas warunkuje. I w trakcie zajęć, w trakcie tych ustawień numerologicznych staram się to pokazać. Staram się pokazać, że po pierwsze zawieramy w sobie wszystkie cechy wibracji numerologicznych, ale również staram się pokazać, że ta doskonałość w każdym z nas jest. Czasami może o niej nie pamiętamy, czasami może o niej nie chcemy wiedzieć, czasami zamykamy się na pewne rzeczy. Różne są powody. Jakby nie powód ma znaczenie, tylko to, co możemy z tym zrobić. I świadomość, czy obudzenie, czy dowiedzenie się, że mamy szansę wpłynąć na swoje życie zawsze, w każdej sekundzie. Dopóty żyjemy, dopóty oddychamy. Dopóki oddychamy, dopóty możemy wpłynąć na jakość swojego życia. Nie ma takiej możliwości, że czegoś nie możemy. Nie ma. I przede wszystkim tego podczas tych naszych spotkań staram się nauczyć i to staram się w każdym uczestniku obudzić. No cóż, jestem na miejscu, za chwilę przyjedzie portier, który puści mnie do szkoły, więc ja będę witać moich studentów. Mówię, dzień mamy piękny, zajęcia cudne, psychosomatyka, czyli rozpoznawanie impulsów, bodźców swojego ciała, rozpoznawanie, to jest też takie poszerzanie wiedzy o sobie, bardzo, bardzo takie szerokie, bardzo głębokie w ogóle warsztaty. W ogóle to zachęcam do przyjścia do szkoły. Zachęcam do tego, żeby nauczyć się siebie, po prostu nauczyć się siebie, zobaczyć, wiecie, jak liter alfabetu. Od początku do końca przez nieskończoność możliwości kombinacji tych liter, bo takimi istotami jesteśmy. W nieskończoności, w doskonałości, w
świadomości, z możliwością przeżywania swojego życia w najpiękniejszy sposób. I może z tym przesłaniem, kochani, zostańmy. Dziękuję bardzo za Waszą obecność. Proszę o jakieś komentarze. Zgadzacie się, nie zgadzacie się, czy macie jakieś inne spojrzenie, czy macie jakieś inne potrzeby. Jestem otwarta na Wasze propozycje. Życzę Wam pięknego dnia, przede wszystkim pięknego życia, odkrywania cudu swojego życia. Wszędzie, zawsze, cały czas. No i cóż, i mam nadzieję, że do kolejnego naszego takiego spotkania. Wszystkiego dobrego, kochani. Do zobaczenia. Thank you.